Haha, cześć! Szybkie obejście z zewnątrz, bo mamy paskudną pogodę. Jeszcze połowy stycznia nie ma, a zamiast śniegu pada nam deszcz i mamy temperaturę plusową. Na załączonym obrazku Solaris Urbino pierwszej generacji. Rok produkcji tego autobusu, oczywiście 12-metrowy. Rok produkcji tego autobusu to jest 1999. Na pokładzie tego pojazdu znajduje się silnik produkcji MANA o pojemności 6,8 litra, o mocy 220 koni mechanicznych, sprzęgnięty ze skrzyni obiegów marki CETEF. Wejdźmy sobie do środka, naprawdę musicie mi wierzyć, jest pogoda paskudna, nawet tutaj po kałuży widać, o, jak sobie deszczyk pada. Obejdźmy sobie w środku ten autobus. Może co nieco o wrażeniach z jazdy. Na obecną chwilę, a film nagrywam na początku 2023 roku, łatwo sobie policzyć, 1999, 24 lata. Jak na 24 lata autobus pod względem prowadzenia, pod względem technicznym sprawuje się bez zarzutów, naprawdę godny swoich lat i jak na swoje lata naprawdę jeździ wyśmienicie. Dzisiaj miałem pierwszy raz styczność z Urbino pierwszej generacji. Tu jest na pokładzie skrzynia CETEF, nie wiem jak to było z Wojtem, chociaż tak naprawdę z Wojtem Solarisem Urbino już jeździłem, chociaż drugiej generacji, ale konstrukcja jest taka sama, jeżeli chodzi o porównanie Urbino drugiej generacji i pierwszej generacji z zewnątrz, to praktycznie tutaj nie zobaczycie większych różnic. Co my tu mamy w środku? Z tyłu standardowo kasownik, tutaj mamy wieżę z silnikiem, znaczy obudowę silnika. Kasownik z tyłu, już wam go omawiałem na prezentacji Mercedesa Citaro, jak działa, więc nie będę omawiał go ponownie. Tutaj przy drzwiach jeszcze mamy przycisk stop i przycisk otwierania drzwi. Tak, przyzwolenie działa, pokażę wam to w późniejszym etapie filmu. Kolejne przyciski stop oraz otwierania drzwi. Tutaj mamy zbiornik do dezynfekcji rąk, to jeszcze pozostałości po pandemii koronawirusa. Jeden kasownik, drugi kasownik, czyli dwa kasowniki w środkowej części przedziału pasażerskiego. Idziemy do przodu, z przodu już kasownika żadnego nie ma, jest tylko przycisk stopu, nie ma już przycisku do otwierania drzwi tego niebieskiego, jest tylko taki czerwony. Dobra, wejdę sobie teraz do kabiny kierowcy, oczywiście to was, rozumiem, że to was najbardziej interesuje i omówmy sobie co nieco jak to tutaj wygląda. Pójdźmy może od lewej strony, więc tutaj tak, na samym tyle mamy tutaj hebelek, nazywa się wyłącznik awaryjny, mniemam, że to jest awaryjne odcięcie prądu, jakiegokolwiek, tak, prądu, bo macie tutaj symbol akumulatora i przerwany obwód, więc tym można sobie tutaj wyłączyć awaryjnie prąd. Tu mamy opaskę na głowę, bo dzisiaj nagrywałem wam przejazd techniczny. Jeszcze jeden przejazd techniczny będę nagrywał z Naciechnińskiego, ponieważ dzisiaj stoję na płycie postojowej przy Trębeckiego i realizuję brygadę bisową 1/3, a tam mamy z rana linię numer 1, a po południu mamy linię numer 3. Dobra, lećmy dalej. Tutaj mamy kratkę nawiewu. Tutaj też mamy nawiewy, te takie płaskie nawiewy, to są nawiewy jakby na szybę skierowane. Kratka nawiewu na kierowcę. Tu mamy na dole hamulec postojowy. I chodźmy teraz do widoku deski. Przełącznik świateł awaryjnych, przełącznik otwierania szyber dachów, klap dachowych. Działają, bo sprawdziłem. Tutaj mamy oświetlenie, dwustopniowe oświetlenie przedziału pasażerskiego. Tu mamy oświetlenie kabiny kierowcy. Nawet mogę wam zademonstrować, że działa. Działa. Tutaj mamy ogrzewanie lusterek. Też działa, sprawdziłem. Mamy cały widok
zegarów, ale żeby wam tutaj cokolwiek pokazać, tu mam kluczyk. Odpalimy sobie zapłon, a później odpalimy sobie sam silnik. Dam wam posłuchać troszkę tego silnika. Dosyć ładnie brzmi. Ja lubię brzmienia tych Solarisów. Dobra, zapłon odpalony, wyłączę sobie tylko nawiewy, żeby nam tutaj niepotrzebnie nie szumiało. No wiadomo, ten trójkąt się tutaj świeci, bo mamy wyłączony silnik, ale w momencie, kiedy się silnik włącza, to ten trójkąt znika. Symbolizuje on może też pewnie, że prąd jest pobierany, a silnik jest wyłączony. Może też tak być. Co my tu mamy? Tu mamy prędkościomierz. Tu mamy obrotomierz. Tu mamy wskaźnik poziomu paliwa. Nie wiem, czy działa. Nie zdążyłem jeszcze zauważyć. Może zbyt mało paliwa zużyłem podczas pierwszej części brygady bisowej. No i tutaj mamy temperaturę cieczy chłodzącej w silniku. Podstawowe wskazania, podstawowe ikonki, to tak jak widzieliście, jak na przykład odpalam zapłon, przyglądnijcie się, jakie ikonki są tu widoczne. Światła długie, problem z ABS-em, kierunkowskazy, stopy, czyli podstawowe wskazania. Co my tu dalej mamy? Przejdźmy do prawej strony pulpitu. I tutaj tak, mamy tutaj przycisk do sterowania wskazaniami ekranu zegarów. Tak jak widzicie, coś tu się dzieje. Tutaj mamy wentylację, która, sprawdziłem, nie działa. Chociaż teoretycznie powinna działać. Mi się wydaje, że to jest wentylacja nad kierowcą gdzieś, chociaż obserwuję tutaj dach i nic tutaj kompletnie nie widzę. Nieważne. Tu mamy wywieczniki dachowe, też w sumie nie sprawdzałem, ale jak jest zapłon otwarty, to znaczy zapłon jest uruchomiony, to coś powinno zacząć huczeć i coś powinno zacząć działać, a tutaj nic nie działa. Mogę tylko wnioskować po piktogramach, o co tutaj chodzi. Tu mamy przyklęk. Przyklęk działa. Słyszycie? Czyli tak, w dół wciskamy autobus przyklęka. Jeżeli chcemy, żeby autobus wrócił do poziomu jazdy, to wystarczy przycisk wcisnąć w górę. Nie wiem, czy to było słychać, mam nadzieję, że tak, ale autobus wrócił sobie do poziomu. Tutaj mamy opuszczanie autobusu równomiernie na wszystkich kołach i podnoszenie autobusu. Tu mamy ciśnięcie w dół, mamy podnoszenie autobusu. Czyli tak naprawdę to tylko jest i wyłącznie z podnoszenia autobusu. No a jak chcemy wrócić do poziomu, to mamy tutaj z tego przycisku równanie do poziomu. Tu mamy włącznik, wyłącznik retardera, który jest wbudowany w hamulec. Otwieranie, zamykanie wszystkich drzwi. Przyzwolenie. Zaraz pójdziemy zademonstrować to przyzwolenie. To jest dosyć ciekawy bajer. To jest fajny bajer i ja go dzisiaj naprawdę używam cały czas. W momencie, kiedy pasażerowie stoją przy drzwiach albo chcemy zamknąć drzwi, możemy użyć sobie opcjonalnie tego przycisku. I słuchajcie teraz. Słyszeliście to? Możemy poinformować pasażerów, że drzwi się zamykają. Fajna rzecz. Tak jak mówię, mam styczność pierwszy raz z Solarisem Urbino pierwszej generacji, więc mnie to naprawdę cieszy, takie coś. Tutaj mamy blokadę lewej, prawej połówki przednich drzwi oraz otwieranie obydwu połówek, czyli w takiej pozycji mamy otwieranie obydwu połówek. W takiej pozycji mamy otwieranie tylko prawej i w takiej pozycji mamy otwieranie tylko lewej. Ja sobie teraz zostawię otwieranie obydwu połówek, bo później... Znaczy, zostawię sobie w sumie lewej połówki, bo będę musiał później drzwi tutaj zamknąć i pojadę sobie gdzieś na miasto. Tutaj mamy oczywiście stacyjkę, tutaj mamy kontrolkę kierunkowskazów. Hamulec przystankowy, można go sobie załączyć tym standardowym grzybkiem gdzieś na światłach albo coś takiego.
otwieranie pierwszych drzwi środkowych oraz tylnych, trzecich, ostatnich. Tu mówiłem, że mamy wszystkich drzwi i selektor wybiera skrzyni biegów, tak jak widzicie, marki CETEF. Tutaj z prawej strony mamy jeszcze tachograf. Wiadomo, tachografu w komunikacji miejskiej nie używamy. Gdzieś tu się cały czas coś dzieje, coś cały czas brzęczy, huczy. Niech sobie brzęczy, mnie to tam nie rusza. No i panel sterowania nadmuchem u kierowcy. To dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie kierowcy. Tutaj mamy włączanie pieca centralnego ogrzewania. To teraz tego nie potrzeba. Tu mamy włączenie kaloryferów na wozie. No i tu mamy nagrzewnicę na wozie. To co? To wszystko tak naprawdę. Tutaj na dole nic nie ma, za wyjątkiem hamulca i gazu. No to już wiadomo. Jeszcze górna część pulpitu. To tutaj mamy głośniczki od radia. Oświetlenie. Samo radio, ja go nie używam, ponieważ podczas jazdy mi się wyłącza. On tutaj, to radio tutaj delikatnie nie łączy. No właśnie, włączyło mi się przed chwilą, ale to go docisnąłem, go i się włączył. Także on tutaj nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Lepiej wozić jakieś słuchawki ze sobą, albo najlepiej w ogóle nie słuchać muzyki i wsłuchać się w dźwięki tego silnika. No i tutaj mamy radio, telefon do łączności z dyspozytorem oraz sterownik SRG5000P. To by było na tyle. Tak to tutaj się prezentuje. No oczywiście tak to wygląda tutaj jeszcze na górze. Rozmowa z kierowcą podczas jazdy zabroniona. Kiedyś naklejki klejone w każdym autobusie. I to wszystko. Taka krótka prezentacja. Tutaj nie ma co tak naprawdę się roztrząsać, nie ma tu jakichś tam bajerów, w końcu to jest produkcja 99 rok, więc absolutny minimum, absolutny standard do obsługi autobusu, wszystko jest cacy. No tutaj czekajcie, bo tutaj jest jeszcze coś do ogrania, jeszcze coś jest do pokazania. Miałem wam pokazać działające przyzwolenie. Tutaj mamy klawisz przyzwolenia. Idziemy na zewnątrz autobusu i pokażę wam, że przyzwolenie działa. Nikogo w autobusie oprócz mnie nie było. Świeci się tak, jak widzicie, na zielono. Drzwi się otwierają, środkowe działają. Idziemy do tylnych. Też się świeci. Widzicie? Proszę bardzo. Teraz zamknę sobie drzwi i z ciekawości sprawdzę jeszcze działanie przycisku otwierania drzwi od środka. Dobra, drzwi zamknięte. Teraz sprawdzimy działanie przycisków otwierania drzwi od środka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przecież to funkielnówka, nieśmigany autobus. No. Tak to wygląda. Aha, czekajcie, jeszcze jedno. Przecież zapomniałem, że miałem wam zademonstrować, odpalić silniki, posłuchać wam, miałem wam dać posłuchać dźwięków tego silnika. Także dobra, odpalmy go sobie. Może otworzę okno, wystawię telefon za okno, żebyście usłyszeli odpalanie tego silnika. Może się uda. Mam nadzieję, że było słyszalne. Zamknę sobie teraz okno, żeby mi tutaj nie padało do środka. Chodźmy sobie do tyłu. Tak on się prezentuje. Ładnie brzmi. Dobra, to by było na tyle. Teraz już faktycznie, naprawdę trzymajcie się i hejka.